Co to jest? Roszpunka przefarbowała włosy? Jakie długie! Nie mają końca! I jeszcze trochę. O, hej! Cześć! Przyjdź na imprezę! Dziękuję, przyjdę! Proszę, wybierz wzór! W stylu Barbie? Fajny! O! Zbyt różowy! Przewróć kartkę! Ciekawe! O! Wow! Podoba ci się? Zbyt mroczny! Następny! To żarty? Nie! Pokaż to! Najbrzydsze paznokcie, jakie widziałem! To niedopuszczalne! Nie! Wampirzyca? To mi się podoba! Nie wiedziałam, że długie paznokcie są niewygodne! One mi dokuczają! Zacznę od makijażu! O kurczę! Co za ulga! Au, au, au! O rety! Nie chcę ich! Już! Dobrze, zrobię to sama! To za trudne! Może ty? Dobry pomysł! Nie żartowałaś! Fajnie! Super! Znów mogę używać rąk! Muszę się pospieszyć! Do imprezy zostało kilka godzin! A niech to! Niedobrze! Przykryję to długimi rzęsami! To załatwi sprawę! Rób swoje! Ja to tylko sprzątam! Pomogę ci! Przepraszam! Babciu, co ty robisz? Babci! Urety! Zabierz to! Ojej! Co jest? To nowa moda? Nie, babciu! Wyglądasz śmiesznie! Kiedyś używało się tego! To łatwiejsze niż przyklejanie rzęs! Babciu, jesteś geniuszem! Jestem prawie gotowa na imprezę! A może nie? Co z moją szczotką? Utknęła! Cuks! Co ja teraz zrobię? O co chodzi? Co tam masz, dziecko? Nic? Naprawdę? Przekonamy się! Mówiłem, że nic! Wygrałem! A to co? Odpowiedzi na klasówkę! Ale mi się poszczęściło! Nic z tego nie rozumiem! Odzyskam swoją ściągawkę! Gdzie ona jest? Na pewno dostanę piątkę! Gotowe! Ile to kurzu? Hej, mamo, wróciłam! To był długi dzień! Co masz we włosach? To jakaś nowa moda? Dziwna ozdoba! To śmieci? To wyciągam je! Jak to się tu mieści? Czapka? No już! Gdzie ja jestem? Hej, co tu robisz? Przyprowadziłaś chłopca? Proszę wyjść! Zrobię Loki na imprezę! Pora trochę poodkurzać! Uwielbiam ten szum! O nie! Och, ty rozrabiako! Czemu to nie działa? Kręcenie włosów powinno być łatwe! Babciu, co robisz? Ups, niechcący słonko, nie ruszaj się! Hej! Wow, idealnie! To tradycyjna metoda! I co ty na to? Cudowne! Cieszę się! Nie mogę się doczekać, aż go zobaczę! Przygotuję się! Przyda się odrobina blasku! Psik! O nie! Zepsuło się! Ale nie będę płakać nad paletą! Wykorzystam jej resztki! Zgadniesz, co to będzie? Błyszczyk do ust! Wymieszam to i wypróbuję! Widzisz, jak lśni? Coś pięknego!
nie! Starłam swój błyszczyk! Poprawię usta! Nic nie ma? O kurczę! Nie ma już czasu! Babciu, zaraz wychodzę! Dobrze, miłej zabawy! O-o, elektryzują mi się włosy! Dziwne! Cóż? Gryzka? Dziękuję, ale wezmę to. Proszę bardzo. Znam tę sztuczkę z internetu. Oby zadziałała. Wygląda nieźle. Już. Mam ładunek? Super. Co się stało? Ups, wybacz babciu. Pójdę już. Hurra! Impreza trwa na całego. To on. Cześć. Jak się masz? Oj, co jest? Auć, czekaj! Nie tak szybko. Masz problem? Co? Jesteś łysa? Ocknij się! O, to tylko sen. Tak! Gdzie się schowałaś? A, tu jesteś! Poczekaj chwilkę, a zrobię ci śliczny ogon. Użyję naturalnych morskich składników. Połącz je razem. Plus trochę brokatu, żebyś błyszczała. Chyba jesteś gotowa. Zobaczmy. Wow, wyglądasz niesamowicie. Idziemy na imprezę. Na pewno świetnie się bawią. Podać tożsamość. Syrenka. Sprawdzam. Identyfikacja. Identyfikacja zakończona. Zgadza się. Możesz super, wejść. Super, dziękuję. Nie tak szybko. Ty nie przeszłaś identyfikacji. Jestem z ręką. Muszę cię sprawdzić. Skanuję nogi. Nogi zidentyfikowane. Wstęp zbroniony. O nie, to niemożliwe. Pójdziesz gdzie indziej. Łatwo, idziesz do więzienia. Niewinna. Nie się. O, rety! Zamieniam się w syrenę! Patrzcie na mój przepiękny ogon! Identyfikacja zakończona! Możesz wejść! Super! Nie mogę się doczekać! Już idę! Hej! Mogę wejść? Bardzo proszę! Najpierw muszę cię sprawdzić! Sprawdzić! Gotowa? Balonem? Woda! Zimna! Cała jestem mokra! Po co to? Identyfikacja! Skanuję nogi! Nogi zidentyfikowane. Idziesz do więzienia. Nie, tylko nie to! Błagam, jestem niewinna! Nie ruszaj się. Do kolekcji. Kolejny oszust złapany. Nie, dlaczego ja? To nie fair! Nie chcemy tu żadnych kujonów. Żeby wyjść syreną? Na wolność, musisz stać się syreną. Gdzie toaleta? A, tu jest! Szybko! Auć! Co to? Coś jest w muszli. Butelka? Dziwne. A w środku? Sprawdźmy. To lista. Jak zostać syreną? Idealna skóra, włosy, makijaż, jasne. Moje włosy są okropne. Powinnam się przynajmniej uczesać, ale nie tym. To się nada. Będę się trzymać morskich klimatów. W ten sposób uzyskam lepszy rezultat. Wow, wygląda znacznie lepiej. Skąd ten smród? Stąd? Fuj, ktoś zostawił stare skarpetki. Ohyda, ale i tak się przydadzą. Zawinę skarpetkę we włosy. I kolejną. Jeszcze jedna. Udało się? Wow, Loki jak u prawdziwej syrenki. Tylko ten zapach. Oj, tam. Co? Co to jest? Identyfikacja. Skarpeta, stara, śmierdząca. A teraz moja. Asymilacja. Nowa identyfikacja. Skarpeta Megan. Sukces. O, mojej skórze daleko do ideału. Cześć, mała. Mogę ci w tym pomóc. Użyj mnie, a będziesz gładziutka. Nie bój się, nie gryzę. Dzięki, na pewno skorzystam. W każdym razie połóż mnie na swojej twarzy. Na każdym wyprysku i zaczerwienieniu. W ten sposób? I po kłopocie. Naprawdę? Faktycznie, czyściutka cera. Wielkie dzięki. Nie ma za co, hej, łapy precz. Usuń też to, tutaj. Dobra, dobra. Do roboty. Przyłóż mnie. Nie powiedziałaś, proszę. O nie, alarm trądzikowy. A! Chyba się zdrzemnę. Ha? Łóżko jest zajęte. Rany, moje łóżko jest świet. Coś tam trzyma.
skrzynia skarbów, ciekawe. Zobaczmy, co jest w środku. Wow, ale piękne. Czy to jest to, o czym myślę? Tak, zestaw do makijażu dla syren. Uwaga, pora posiłku. Smacznego. Ha? Nareszcie jedzonko. Umieram z głodu, dzięki. Ale co to? Owoce morza? Fuj, ale śmierdzi. A gdyby tak? Interesujące. To może zadziałać. Najpierw opróżnij sieć. Nie potrzebuję tych śmieci. Założę sobie siatkę na głowę. O tak. Teraz tylko wybrać odcienie. Fioletowy powinien pasować. Jak normalny makijaż, tyle że przez sieć. Na czoło. I trochę na policzki. Zobaczmy. Czuję się świetnie. Gdzie jest lustro? Wow, wygląda cudownie. Coraz bardziej przypominam syrenkę, ale wciąż czegoś brakuje. Co może być w środku? No proszę, prawdziwe perełki. Doskonały detal. O! Auć, auć, auć. Zaliczyła glebę. To moja szansa, żeby uciec. Muszę tylko zgarnąć klucze. Mam cię. Próba ucieczki udaremniona. Auć. System uszkodzony. Utrata zasilania. O, chyba się zepsuła. Ale czy na pewno? Ha? To nie ja. Nie było mnie tam. Analiza. Wszystkie systemy działają. Co się stało? O, Rety, patrzy prosto na mnie. Więzień w celi. Wracam do obchodu. Niczego nie zauważyła. Na czym skończyłam? O nie, moje usta! Całkiem suche i spierzchnięte. Co robić? Auć! Ha? Kokos? Niech pomyślę. To mi daje pewien pomysł. Do dzieła! Rozbiję kokos! Ha-ja! Mam powera. Dobrałam się do środka. Teraz tylko połysk. O właśnie! Brokat będzie jak znalazł. Cześć! No i co to ma znaczyć? Przepraszam, ale potrzebuję cię na chwilkę. Doleję do brokatu wody kokosowej. Plus coś od ciebie, tylko mały. Ostrożnie. Dziękuję. A teraz wszystko wymieszać. Dokładnie. Czas na próbę generalną. Miłe w dotyku, ale jak wygląda? Idealnie. Warte wysiłku. Co robisz? Nic takiego. Identyfikacja, szminka, zakazane przedmioty, konfiskata zakończona. Serio? No trudno. Jaki elegancki naszyjnik. Pożyczę sobie. Słyszałam o tym. Wdrożona. Jak wyglądam? Cóż, jak nie z tej ziemi. Świetnie, dziękuję. Będzie świetnie pasować do stanika. Potrzebuję tylko dwóch muszelek. Połóżmy je tutaj, razem z perłami. Razem będą fantastyczne. Czas przymierzyć. Wyglądam olśniewająco. Idealna kolorystyka. Akurat w stylu syrenki. Najlepszy strój, jaki miałam. Nigdy nie wyglądałam tak ślicznie. Wow! A? Ha, ha, ha. Auć, to bolało. Moje stopy. Ano tak, muszę coś z nimi zrobić. Tylko co? Syrena powinna mieć ogon. Bez tego nie będzie pełnej przemiany. I już nawet mam pomysł. Ten materiał będzie odpowiedni. Nożyczki, ciach, ciach. Wycinamy bajeczny ogon. Załatwione. Ale to jeszcze nie koniec. Syreni ogon powinien błyszczeć. Mój będzie błyszczący na maksa. To jak wyszło? Wow, czarujący. Teraz jestem prawdziwą syreną. I w końcu się stąd wydostanę. Chcę na wolność. Ha? Ciekawe. Identyfikacja. Ogon, muszelkowy stanik, czerwone loki, makijaż. Analiza uszu. Brak kolczyków. Niekompletna. Potrzebujesz kolczyków. Co? Przecież szłam po liście. A to co takiego? Wędka. Może uda mi się złowić jakąś biżuterię. Nie mam nic do stracenia. Mam coś. Teraz przyciągnąć. Ostrożnie. Torebka? Znajdę dla niej użytek. Jeszcze raz. To jest jeszcze lepsze. Podejście trzecie. Żartujesz sobie. To jej włosy. Ups. Natychmiast oddaj. Sorki, to było niechcący. Następnym razem lepiej uważaj. Więc co my tu mamy? Wszystkie potrzebne elementy. Najpierw stworzę szablon. Najlepiej w morskim stylu. Na przykład taki. Następnie dorzucę cukinów, bo nigdy za dużo błyskotek. Ma przyciągnąć uwagę.
No to zakładam. Wow, niewiarygodne. Teraz to już chyba wszystko. Zawołam Megan. Hej, sprawdź mnie ponownie. Nowa identyfikacja? Tak, tym razem wszystko co trzeba. Syrenka full bypass. Faktycznie. Jesteś wolna. Wolna syrenka, udało mi się. Miłego dnia. Hej, Megan, jak wyglądam? Mogę wejść do środka? Identyfikacja zakończona. Możesz wejść. To takie ekscytujące. Jestem na imprezie syrenek i wszyscy wyglądają cudownie. Wszyscy się bawią. Ja też bym chciała. Transformacja. Gotowe. Lecę. Do zobaczenia. Ach, gdyby tylko mnie zauważył. To on. Perfekcja. Jak zwykle. Co tam? Do mnie mówisz? Ślicznie dziś wyglądasz. Ty też. Serce złamano. Auć. Masakra. Tak samo jak moja twarz. Czas na makeover. Najpierw czysta cera. Ciekawe, czy działa. Tak. Teraz makijaż. Potrzebuję zupełnie nowej palety. Te kolory w ogóle się nie nadają. Zwłaszcza różowy. Za to czarny? Zdecydowanie. Im ciemniej, tym lepiej. Nieźle mi idzie. Czuję się jak Wednesday. O nie, mój makijaż! Ale ze mnie nie zdara. Wierci w nosie. A psi! Co się dzieje? Głupie alergie. Leje się ze mnie. Katastrofa. Pa, gluty. Wciąż mam tyle do zrobienia. Coś słodkiego na pocieszenie. Od razu mi lepiej. Wilka! Przyda mi się to. Ma przecież ciemny odcień. I pysznie smakuje. Czegoś brakuje. Już wiem. Brokat. Nigdy za wiele brokatu. Buziaki. Wow. Rewelacja. Chyba to ta idzie. Co słychać, córeczko? Robisz sałatkę? Nie rozumiem kobiet. Ale i tak cię kocham. Poszedł sobie? Zapomniałam o włosach. Potrzebuję zapasów. Coś tam jest? Przekonajmy się. Farby. Do kitu. No trudno. Zaraz, a to co takiego? Fajne. Jakie puszyste. Zupełnie jak loki. Też takie chcę. W wyjątkowym kolorze. Urzekający fiolet. Czarowne. Jak magiczny wywar. Eliksir piękności. Udało się? Tak, widzę fiolet. Ale ta fryzura? Tak lepiej. Ale super. Zaplotę jeszcze w warkocze. Urocze, co? Wiecie, czego brakuje? No pewnie, że brokatu. Błyszczący deszcz. O tak. Mój własny żel brokatowy. Oczywiście w fioletowym odcieniu. Mam nadzieję, że wystarczy. Nie ma co oszczędzać. Błyszczy się aż miło. Rety, moje zęby. Jedyna rzecz, która nie może być czarna. Zobaczmy. Tego szukałam. Zaraz będą bielutkie. Nałożyć pastę do zębów. I czekamy. Czuć więcej niż mrowienie. Dobra, starczy. Są prawie oślepiające. Ale to za mało. O nie, znowu tata. Niedobrze. Nie uwierzysz, co piszą w gazecie. Nie teraz, tato. Uwaga. Wycie. Przepraszam. Nic ci nie jest? Patrzcie na to. I na moje wąsy. Czuję klimat. Czas na disco. Zatańcz ze mną. Bez przesady, tato. Już to widzę. Kto to? Czy to czarna żminka? Hej, podobasz mi się. Od szyi w górę. Te szmaty muszą zniknąć. Moje ubrania? Co ja sobie myślałam? Głupi top. Beznadzieja. Do kosza.
Potrzebuję czegoś zupełnie innego. Nie udawaj, wiem, że to ty. Co? Wcale, że nie. Moja peruka. Ups. Oddawaj. To nie ja. A byłem taki pewien. Hej, kabaretki. Tego właśnie potrzebuję. Witajcie, seksowne nogi. Tyle, że dziura. Ach, da się naprawić. Wystarczy odrobina wyobraźni. Nikt się nie domyśli. Problem w tym, że byłam zbyt porządniska. Tak lepiej. Teraz agrafki. Genialne. Kontrolowany nieład. Koszulka też jest za ładna. Nie na długo. Sekundka. Ciach, ciach. I gotowe. Ale to jeszcze za mało. Idziemy na całość. Nikt nie ma takiej koszulki. Pomysł nie głupi, ale zbyt wolno idzie. Potrzebny mi sam tusz. I już mamy barwnik. Wow, hipnotyzujące. Wlewamy. I próba generalna. Szkoda czasu na mazaki. Tadam! Jedyna w swoim rodzaju. Przerwa na TikToka. Zobaczmy. Zapomniałam o butach. Co to za smród? Ohyda! Skarpety taty walą na dystans. Ale to moja jedyna opcja. Pożyczę sobie, abym tego nie żałowała. Misja zakończona. Poświęcenie dla urody. Fuj! Skoro nie mam kozaczków, musiałam wymyślić zamiennik. Tak jest! Jeszcze tylko dziurki na obcasy. Mniej więcej o to chodziło. Cudowne! Lepsze niż kozaki. Już nawet nie czuć zapaszku. Kochanie, wiesz coś o tym? Gdzie moje skarpetki? Kupiłam ci nowe. Cóż, dzięki. Nie ma za co. Nawet nie brzydkie. Pasują do wąsów. Na razie. Moje paznokcie są takie nijakie. Już wiem. Odpowiedź jest w kubku. Wystarczy chwilka. Nie ma to jak mała czarna. Co to było? Głupie mokre paznokcie. Czemu mi się to przytrafia? Nigdy z nim nie pogadam. Chwileczkę. Czy on ma na szyi tatuaż? To zdziebko permanentne. Nie ma mowy. Nie mogę. Ale jest inny sposób. Przyszło. Bez żadnych igieł. Wow, ale urocze. O tak, wow. I nie bolało ani trochę. Trochę się gryzą. Precz, koraliki. Witajcie, łańcuszki. Wizerunek kompletny. Teraz nikt nie będzie ze mną zadzierał. Zwłaszcza jak zobaczą ten piercing. No dalej. Prawie. Ups, coś nie wyszło. Muszę to naprawić. Wyglądam strasznie. Tak o wiele lepiej. I to by było na tyle. Koniec z sowciarą. Jestem twarda jak skała. Przynajmniej z wyglądu. Tata nie może mnie tak zobaczyć. Mam nadzieję, że śpi. Do szkoły? Tak. Nie chcę się spóźnić. Okej, miłego dnia. Chwileczkę. Czy to była czarna szminka? Interesujące. Nie mogę się doczekać reakcji. Jak leci? Co to ma być? A grawki nosisz? Ale dziwne. Spadamy. Ale zmieniłam się dla ciebie. Do basenu. Żartujecie sobie? Skąd ja wytrzasnę syreni ogon? No dobrze. Śmieci do kosza. Dobra robota. Auć! Cóż to? Lalka? Fuj! Zostaw mnie! Jak O, Rety, wyglądasz paskudnie. Ale spróbuję ci pomóc. Wampiry, czemu nie? Przerobię cię na wampira. Plan jest taki. Kły, sukienka, oczy, fryzura, no i blada cera. Aha. Więc przyda się pasta do zębów. I trochę brokatu. Super! Teraz porządnie wyszorować buzię. I wyczyścić. Wygląda świetnie.
Co to za zapach? Fuj, lekko zalatujesz. Tak być nie może. Zdejmuj to. Znacznie lepiej. Co powiesz na kąpiel w mleku? Z kaczuszką oczywiście. Zrobimy nawet bąbelki. Co za efekt? Wow, to wspaniałe uczucie! Bladą cerę już masz. Alabastrowa. Cześć, synku. Co? Był pełny dzbonek mleka. Gdzie się podziało? O, tutaj jest. Nie, nie, zostaw to. Tato. Pycha. Idź, wynieś śmieci. Mam pomysł. Dzięki, tato. Nie za to. Za worek. Będzie z niego wspaniały strój. Kilka cięć. I mamy śliczny, falisty rąbek. Teraz trochę kleju. Ostrożnie na samej krawędzi. Poprawić pędzelkiem. I wreszcie posypać brokatem powierzchu. O to chodziła. To co, przymierzysz? Wow, Barbie, wyglądasz przepięknie. Czarna suknia. Jest. Dobra robota. Ups, nie to rzuciłem. O, co ja narobiłem? Ale się klei, fuj. Całe włosy obklejone. Okropnie. Stara guma do rzucia? Chyba nie mamy wyboru. Trzeba to ściąć. Przepraszam, Barbie. Ochyctwo. Do śmieci. O nie, jestem łysa! Bez obaw, zaraz coś na to poradzę. Wystarczy igła i bawełniana nić. Do dzieła. Nic nie poczujesz. Ta-dam! Wow, dziękuję! Nie ma za co. Lśniące czarne włosy są. Dobrze nam idzie. Ale słońce mocno świeci. Prosto po oczach. Gdzie ta zasłona? A, tu jest. Ale bardziej przyda się Barbie. Odetnę tylko skrabek. To będzie genialne. Patrz! Idealnie pasuje do twojej nowej sukni i włosów. Masz rację! Wygląda znakomicie! A co my tu mamy? O rady! Zapomniałem o butach. Ale żaden problem. Zrobię ci nowe. Gorące! Pierwszy! Spokojnie, Barbie. Już skończone. Znowu przyda się igła z nitką. Dodam kilka detali. Trochę czasochłonne, ale robią wrażenie. Test na czerwonym dywanie. Imponujące, nie sądzisz? Hej, co jest? Moja dłoń. Przykleiłem się. Puszczaj. Zobaczmy, jak prezentujesz się w nowych butach. O, jesteś taka piękna. Co tam masz? Biżuteria? Ja też chcę pierścionek. Ten? Jasne. Przetnę patyczek kosmetyczny. Ma właściwy kształt i rozmiar. Teraz trochę farby. Dla Barbie tylko złota. O, dziękuję, mój drogi. Barbie? Barbie, wyjdziesz za mnie? Myślę, że tak. Zróbmy to oficjalnie. Ken, czy bierzesz Barbie za żonę? Tak. O, Ken! Możecie się pocałować. Albo i nie. Co to ma być? Spaduwa! To będzie twój mąż. Tylko nie to! Możecie się pocałować. Nie chcę! Piękna uroczystość. Masz włoska w buzi. Wypłukajmy piasek! Coś tu jest! Skarb! Hej! W końcu! Puszczaj! Zaklinowały się! Tam! Moja kochana! Biedaczko! Ojej! Fuj! Wiem, co zrobić! Zaczniemy od bajecznej maseczki do twarzy! Podoba się! Teraz twoja kolej! Złota maseczka.
Dla złotej dziewczyny. Poczekajmy. 800, 900. Ale urocze. Dobra, zdejmujemy. Wow! Nieskazitelne. Uuu. Coś nie tak? Masz okropne zęby. To nie wypada. Trzeba je wyczyścić. Miętowa. Aż czujesz świeżość. Faktycznie białe jak perełki. Mnie też się w sumie przyda. Pomocy! Trafiłaś mnie prosto w oko. Mam cię! Moja wymarzona lalka Barbie. Gdzie ja jestem? Fuj, ohyda! Jakiś robal! Robal? A, to tylko Grzesiu. Mua. Grzesiu to mój przyjaciel. Muszę się umyć. Chwileczkę. W śmieciach można znaleźć różne rzeczy. Zacznijmy od twojej twarzy. Bycie biednym nie jest wymówką dla niechlujstwa. Szarujemy. Trochę szczypie. Zaraz będziesz promieniała. O, Grzesiu. Nie widzę, co się dzieje. Wszystko zgodnie z planem. Każdemu zdarza się stracić twarz, ale tylko chwilowo. Już prawie. A na koniec... Dzięki! To też ci się przyda. Że co? Spoko! Usunie cały syf z twojej twarzy. Widzisz? To nie brunut! To moje zęby, głupia! Ups! Plan awaryjny. Zawsze mam pod ręką gumę. No nie wiem. I już masz ząbki. Bielutkie. Tak samo jak ja. Samolociki z pieniędzy. Co to za zapach? To ty? Jak śmiesz. Śmierdzisz. Wiem. Musimy cię umyć. Jesteś cała usyfiona. Ciekawe czemu. Leć do łazienki. Najpierw muszę się przebrać. Gotowa do mycia. Pospiesz się. Nie ma to jak kąpiel z bąbelkami. Maszynka do golenia. Trzeba ci wydepilować nóżki. Dobra. Tylko ostrożnie. Precz z włosami. Już jesteś gładziutka. 100 razy lepiej. Fuj, a to co? Chyba o czymś zapomniałyśmy. Hej, nie szarp tak. Uwaga, raz, dwa. Auć. Teraz luksusowa pielęgnacja twarzy. Zaraz będziesz błyszczeć. Nie mogę się doczekać. Voila. Wow. Dobra, ręczniki. Co powiesz na piosenkę? Będę zaszczycona. Gotowa? Odkąd odszedłeś? Oddycham pełną piersią. Mogę iść naprzód, o tak. Hej, uważaj. O nie, przepraszam. Nic ci nie jest. Nic nie odpadło. Auć. No to co dalej? Mam brudne, śmierdzące ubranie. Naprawdę? O kurczę, faktycznie. Hej! Miękkie lądowanie w makaronie. A skoro już o jedzeniu... Nie, smuć się. Masz jakiś pomysł? Tak jest, naturalne metody. Ziemia z doniczki. Naturalne składniki odżywiają skórę. Nie pisałam się na to! Odbiło ci! Nigdy nie brałaś kąpieli błotnej z dodatkami. Słodziutkie! Pełen wypad z masażem. Zrelaksuj się, satysfakcja gwarantowana. I gotowe. Teraz tylko czyszczenie. Zamiast ręcznika papier toaletowy. Otul się, Barbie. Całkiem nieźle. Jesteś urocza. Zróbmy sobie przerwę. Zostań tutaj, zaraz wracam. Okej. Fuj, co to takiego? Mniam. No co, to tylko Nutella. Byłam głodna. Ho, 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 wesołe świąt. Apsik. Czuję się wykorzystana. Sorki. Zrób coś z tym. Ale lekkie. Mam pomysł. Ogolimy i zaczniemy od nowa. Nie pytałaś o zgodę. Za późno. Super. Teraz kilka błyskotek. Rewolucja w stylizacji. Będzie akurat do twojej korony. Korony? Jak dla królowej? Skończyłaś? Jeszcze tylko ostatni klejnocik. Co za szyk. Zrobione.
Ups, coś mi wisi. Tak sobie myślę. Idealne na włosy Barbie. Rozpieszczasz mnie. Mów mi złotowłosa. Klasyczny zarzut włosami. Auć! Wlazło mi w zęby. Magazyn Barbie? Nie zaszkodzi zajrzeć. Może znajdziemy tu inspirację. Och, nic tylko mainstream. Nudy. Coś tu gorąco. A gdyby tak... Już wiem! Kreacja jak z paryskich wybiegów. Perfekcja. Ze śliczną kokardą. I oczywiście różowe szpilki. Wyglądasz olśniewająco. Że aż oczy bolą od patrzenia. Nie rzucaj mną. Mniam. Może sprawdzi się jako grzebień. Hej, delikatnie. Jednak nie. W takim razie czas na zupełnie nową stylizację. Zaczynamy od zera. Cóż, działa. Opaliłeś mnie na łysa? Spokojnie. Mam niezawodny plan. Tak mi się zdaje. Co powiesz na papierowe loki? Super kręcone. Do dzieła. Zaufaj mi, efekt będzie rewelacyjny. Ostatni lok i już. Dziwnie się czuję. Zamknij oczy. Na różowo. Co jeszcze? Nowy strój. Co my tu mamy? Nie lubisz Grzesia, co? Pomocy! Razem, bracia! Do ataku! Sam, pomóż mi! Barbie, gdzie jesteś? O, biedna lalka! Wstydziłbyś się, Grzegorzu! Gorzej być nie może! W takiej sytuacji skarpetka na ratunek! Tadam! A co z butami? Coś się znajdzie! Przy odrobinie kreatywności... Bociki dla panienki! Śliczne! Ale troszkę śmierdzą! Sorry! Teraz można cię pokazać! Cześć! Cześć! Jej Barbie jest ładniejsza! Jak oryginał! Muszę ją mieć! Oddaj mi swoją lalkę! Niby czemu? Spadaj! Odkupię ją! Nie ma mowy! Nikt mnie nie chce! Weź moją lalkę! Moja! Znów jestem moja! O! Co to takiego? Nowa lalka! A, nareszcie! Uj, ble! Śmierdzisz! Trzeba cię porządnie wyczyścić! Ale masz tu różnych śmieci! Nawet majonka! Ohyda! Uj! Bez narzędzi się nie obejdzie! Do dzieła! Co mi robi? Pełna pielęgnacja ciała! Mam nadzieję, że lubisz brokat! Będziesz się ładnie błyszczała! Teraz czyścimy! Relaksujące, prawda? Żeby mnie tak ktoś obsługiwał! Prawie gotowe! Wyglądasz cudnie! Ups, coś masz na buzi! Czas na kąpiel! Chodzi o to, żeby się całkowicie zanurzyć! Całkowicie zanurzyć, mówię! Zasłońmy tu kilka miejsc! Zobaczysz, porządna kąpiel dobrze ci zrobi! Wow! Cała czyściutka! Jeszcze tylko spryskam wodą! Kiepski pomysł! Kąpiel z bąbelkami to za mało! Musisz skoczyć pod prysznic! Tylko najpierw muszę ten prysznic zmajstrować! Dobrze, że tego nie wyrzuciłam! Recykling w najlepszym wydaniu! Z tego będzie fajna ścianka. Ma nawet ładny wzorek. Wszystko dla mojej Barbie. Wybrałam go z myślą o niej. I co jeszcze? Główka prysznicowa, naturalnie. Obi nie mają takich rozmiarów, więc muszę sama coś wykombinować. Zrobię kilka otworów w modelinie. Im więcej, tym lepiej. Ale tyle powinno być akurat. W takich projektach super glue jest super przydatny. A? Wyciskam! Słomkę z klejem mocuję do główki prysznicowej. Najlepiej, jeśli klej też jest różowy. Bądź co bądź, to ma być prysznic dla Barbie.
Upewnię się, że trzyma. I skończone! Wow! Czegoś tu brakuje. No tak, zasłony. Tadam! Pasuje kolorystycznie do ściany. Barbie na pewno to doceni. Gotowa na prysznic? Ups, zadbajmy o twoją skromność. Wskakuj! Żadnego podglądania. Dajmy jej odrobinę prywatności. A, miłego prysznica. Wow, ale wspaniałe uczucie. No dobrze. Wystarczy tego moczenia? O, od razu lepiej pachniesz. O, brudne ubranko. Ale bez obaw, znam świetną sztuczkę. Zaraz cię wystroję. Zawsze chciałam pracować w modzie. Barbie będzie moją muzą. Ta sukienka będzie wyjątkowa. Czuję się jak profesjonalna designerka. Żeby tylko pasowała. No to przymierzamy. Wow, jak modelka na wybiegu. Hej, wyglądamy identycznie. Jak siostry bliźniaczki. No prawie. Potrzebuję tylko żółtej opaski. Może z tego kroszku od nakrętki. Nie, bo ma niewłaściwy kolor i rozmiar. To mogę dopasować. A co do koloru? O, wspaniale. Przydałby ci się też domek. Wiem, do kogo w tej sprawie zadzwonić. Słucham. Przesyłka do mojej. Tak, to ja. Wow, zupełnie jak mój wymarzony dom. Podoba ci się Barbie? O, Maja, to dom jak ze snu. Jesteś niesamowita. To bardzo ekscytujące. Wow, domek typu zrób to sam. To będzie łatwizna. Hej-ja! Tato! Tak, słonko? Zbudujesz to dla mnie. Oczywiście. To dziecięcie proste. Dzięki, tatusiu. Zobaczmy. Bułka z masłem, co? Cóż, co to ma być? Muszę zrobić zakupy. Ale przecież dzisiaj tak niedziela. Zaraz, gdzie idziesz, tato? Sama sobie poradzę. Wszystko jest w instrukcji. Okej, rozumiem. No chyba. Najtrudniejszy jest początek. No to do roboty. Aha. Skończone. I co o tym sądzisz? Zapomniałam o niespodziance. Pozwól, że cię oprowadzę. Będziesz zachwycona. W tym domku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Chodźmy na piętro. Wow, idealne miejsce na chillout. Ale najlepsza jest sypialnia. Sama ją zaprojektowałam. Cudowne, prawda? Żeby tylko mój dom tak wyglądał. Jak wrażenia? Wow, Maja! To najlepszy dom pod słońcem! Cieszę się! Może przy okazji naprawić moją mamkę? Nie ma mowy! Burczy mi w brzuchu! Ty też pewnie byś coś przekąsiła. Idziemy! Tylko najlepsze dla mojej Barbie. I nie mówię o kolacji przy świecach. To byłoby coś. Może kiedyś pójdziesz na randkę, Barbie. Ale póki co ugotuję ci obiadek. To tradycyjny przepis od babci. Dzisiaj w menu będą jajka. Wygląda fajnie, co? Mini jajeczka dla mini dziewczyny. I wreszcie wrzucamy na patelnię. Przypilnuj sama, okej? Gotowe. Jajeczko sadzone dla pani. Jajka! Smacznego! Pychota! A? Smaczne i pożywne! Chcesz się przejść na spacer? No nie wiem! Przyjadłam się! A? Żaden problem! Mam świetny pomysł! Hej-ja! Barbie musi dbać o formę! Na przykład jeżdżąc na rowerze! Rowerków dla lalek raczej nie sprzedają. Więc sama muszę jakiś zmontować. Przyda się siedzenie z tyłu. To się sprawdzi. Resztę zostawię sobie na później. Barbie będzie co prawda zalatywać popcornem, ale co tam. Mnie to nie przeszkadza. Koła zmajstruję ze starych płytek CD. Podobno kiedyś słuchali na tym muzyki. Ale gdzie są głośniki? Dziwne. W każdym razie teraz to kółka rowerowe. Czas na przejażdżkę. Świetna zabawa!
Ken! Kto to? Jaka ona piękna! Ken, poznaj twoją nową dziewczynę! Chcesz się pobawić? Twoja lalka jest taka śliczna! Ale z ciebie piękna dziewczyna! Pójdziesz ze mną na randkę? Na randkę? Z chęcią! To co, jutro wieczorem? No proszę, twoja pierwsza randka! O nie! Muszę coś z tym zrobić! Chodźmy do domu! Jak to naprawić? O nie! Nie ma mowy, żebyś wyszła z domu w takim stanie! Do salonu piękności! Trudne sytuacje wymagają poświęceń! Wybacz, Barbie, nie ma innego wyjścia! Fuj, ohyda! Guma przylepiona do włosów! Trzeba całość obciąć i tyle! Masz łysy placek niczym jakiś staruszek! Nie do przyjęcia dla młodej damy! Już wiem! Bez obaw, Barbie! Coś na to poradzimy! Takie zamieszanie, że można stracić głowę! Przyda mi się wstążka! Dzisiaj mam ochotę na niebieski! Ale pasowałby też dowolny inny kolor! Wystarczy chwycić za jedną nić i pociągnąć! Wysoce satysfakcjonujące! Przytnę nieco z zapasem! Żeby na pewno zakryło kompromitującą łysinę! Jaki śliczny kolorek! Ma fryzurę stworzoną do pasemek! Hejja! Wow! Bardzo twarzowo! Super! W zasadzie gotowa do wyjścia! Ups! Twoja przepaska! I znów jesteś idealną panną! Z jednym wyjątkiem! Makijaż! Zrelaksuj się, a ja cię wyszykuję! W tym pudełku trzymam wszystkie przybory do makijażu! Tadaj! Moje szkło powiększające! Teraz widzę najdrobniejsze pory w skórze! Postaraj się, Maja! Muszę wyglądać jak najlepiej dla Kena! Zaufaj mi, Barbie! Jesteś w dobrych rękach! Na początek róż do policzków! Biała róż? Jesteś pewna? Mówię ci! Wiem, co robię! Jedno spojrzenie i chłopak sam się zaróżowi! Na to dopiero kładziemy kolor! I ostatni szlif! Jak z obrazka! Jestem z siebie dumna! Wspaniale! Wyglądasz dokładnie jak ja! Zaraz! A to co? Z powrotem na fotel! Wstydziłabyś się takich paznokci! Ups! Przepraszam za to! Nareszcie! Przybory do makijażu zamieniam na zestaw do manikur! Uważaj, bo zrobi się gorąco! Ale rezultat będzie powalający! Przygotuję się! Oj tam, nie dramatyzuj! Nic strasznego, widzisz? Ostatni paznokieć i... Gotowe! A teraz wybierz kolor! Tego nie chcę! A ten? Też mi się nie podoba! To może ten? No to znajdźmy pasujący lakier. Nie. To jest to. Potrzebuję tylko odrobinki. Perfekt. Muszę się skupić, żeby nie popełnić błędu. Skończone. Wow. Jestem prawdziwą artystką. Czasami sama siebie zaskakuję. Wow. Przyznaj, że wyglądasz czarująco. Możesz z dumą pójść na randkę. Lecimy. Gdzie ona jest? Obiecała, że przyjdzie! Wystawiła nas do wiatru! A co to takiego? Bibi, przyjechałem po Barbie! Twój luby jednak o tobie pamiętał! Oczywiście, moja piękna! Jedziemy! Jakie to romantyczne! A ja zostałam sama! To dla pani! Jak to? Przecież nic nie zamawiałam! La Bahamas? Całkowicie opłacony wyjazd! Po co mi lalka, skoro wygrałam super wakacje? No to wyjeżdżam! Na razie! Co piękna pogoda! Fuj! Ta plaża jest taka biedna! O, nie! Tak, panienko? Jest to dla mnie zbyt tanio! Zrób coś z tym! Dobrze! Dużo lepiej! Koktajl, panienko? Super! Ale za dużo tu słońca.
Proszę zaczekać, panienko. Tak lepiej. Co za piękny dzień. Uwielbiam plażę. Ej, poczekaj na mnie. Czas popływać. Idziemy, Ruby. Za gorąco. Gdybym tylko miała pieniądze na buty. Panienko, oto czerwony dywan. Nareszcie. Dlaczego to tyle trwało? Ale ja chcę popływać. Dobra, idziemy. Zaraz, czy ja zostawiłam tutaj rzeczy? Nie! Auć, 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 auć! Tutaj jesteś. Jest za zimno. Alfredzie, napraw to. Proszę się nie martwić. Zajmę się tym. Proszę się nie martwić. Zaraz. Nareszcie trochę zimno. Ups. Wygląda na to, że woda jest cieplejsza. Tak lepiej. Dobra robota. Zaraz. To znaczy nie ma za co, panienko. To za świetny dzień. Zaraz, co tam jest? Kim jest ten stary mężczyzna? Dlaczego ogląda moje rzeczy? Hej! Złodziej! Muszę się bronić. Nie ukradniesz moich rzeczy, ty przebrzydły złodzieju. Chyba kogoś słyszałem. Nieważne, lepiej pójdę do domu. Dobrze, trzeba wszystko spakować. Spróbuj teraz coś ukraść. Wow, jest cięższe niż myślałam. Pomocy! Chris! Mój bohater! Wszystko w porządku? To on! Z nią? Dobrze, teraz ja zagram damę w opałach! Pomocy! Pomocy! Proszę, topię się! Lecę, panienko! Panienko, jestem tutaj. Nie potrzebuję twojej pomocy, chcę Chrisa. Chris, gwiazda roka. Czy jestem w niebie? To budka, dziewczyno. To ty. Spadaj. Cześć, Chris. To mnie pierwszą uratował. Nie, on woli mnie. Nie, mnie. Ile to pływać? Gdzie on poszedł? Chris!